Witajcie moi drodzy. Trzy turnusy za nami, zerowy pierwszy i drugi, rozpoczęliśmy trzeci i chciałabym zrobić takie podsumowanie trzech turnusów i pokażę Wam urywki i opowiem Wam trochę o odznakach i o tym, co się działo w naszej stadninie. Więc zapraszam Was do oglądania małego vlogu. No już jak wiecie, jak poznaliście wstęp, to już minęły 3 tygodnie obozu w stajni Iskra. Mieliśmy zerowy turnus, pierwszy turnus i drugi turnus, które obfitowały w treningi sportowe, w zgrupowania jeździeckie z własnymi końmi oraz w odznaki, czyli przygotowania do brązowej i srebrnej odznaki. Uważam za absolutny sukces to, że przez te 3 tygodnie, czyli 3 egzaminy, zaliczyłam wszystkie, czyli zaliczyły moi jeźdźcy wszystkie przejazdy na czysto, czyli każdy zdał. No, nie ukrywam, że dawno się to nie wydarzyło, żeby przez 3 tygodnie, czyli 3 egzaminy pod rząd, wszyscy zdawali odznaki, więc tym bardziej się z tego cieszę i uważam to jako mój mały sukces, albo i nawet duży sukces w poprowadzeniu jeźdźców do odznaki brązowej i srebrnej. Spokojnie, wycofuj ramiona i pracuj na półparadce. Ale także były treningi sportowe, obozy sportowe, jeźdźcy trenowali ujeżdżeniowo i skokowo, uczyli się ustępowań, łopatek do wewnątrz, treningi skokowe różne, bardzo wymagające treningi gimnastyczne czy jazda w parkurze, to też nam towarzyszyła. Także byli jeźdźcy z własnymi końmi, którzy przywieźli swoje konie i trenowali na nich przez 2 tygodnie. Więc było co robić i naprawdę ten czas zaliczam do bardzo intensywnych, ale bardzo też pozytywnych. Nie ukrywam, że te 3 tygodnie mi bardzo szybko minęły, ale z tego względu, że naprawdę atmosfera była przyjemna, miła, młodzież bardzo zaangażowana i wesoła, co przekłada się na jakość pracy, czyli taką bardzo pozytywną jakość pracy wtedy, jak przyjeżdżają osoby otwarte na wiedzę i otwarte na ludzi. Pamiętaj! Pracuj na półparadzie, twój dosiad ma działać troszkę wstrzymująco, ląduj strzemiona, a o właśnie, a ręka ma być miękka i lekko, tak jakbyś chciała popychać szyję, ręka ma podążać z ruchem, nie wychodź, nie wychodź, dobrze go doprowadziłaś, tylko nie chciej skakać za niego, jeszcze raz jedź, dobrze, dobrze, dobra nóżka jest, galopuj, tak, spokój, rytm, 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 nie wychodź. Nie skacz za niego, poczuj, kiedy on zaczyna się wybijać, dopiero ty podążasz, tak? Wycofuj ramiona, wycofuj. Tak, i raz, dwa, trzy. Dobrze, przerwa. Gościliśmy też naszych influencerów, Aleksę i Matiego oraz Kamijami, która wprowadziła bardzo pozytywną atmosferę. I nie ukrywam, że nie sądziłam, że jest aż tak pozytywną i sympatyczną osobą, co też nasi obozowicze potwierdzili i byli mega, ale to mega zadowoleni z pobytu Kamijami w naszej stadninie. Tak, patrz daleko w przód, ręka po grzywie do przodu, super, raz, dwa, trzy, dobrze, tylko pilnuj, byś lądowała wstrzemiona, tak, czyli noga nie ucieka do tyłu, daj, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i teraz jeszcze raz pojedź i postaraj się nie wpędzać, bo teraz na tą potrójną linię troszkę go wpędziłaś. Dbaj o to, żeby fula była aktywna, ale okrągła, żeby on się nie rozjeżdżał za mocno. Super koń. Tak, raz, dwa, trzy. Dobrze, raz, dwa, trzy. Wycofuj ramiona. Dobrze, przerwa. Ale także, słuchajcie, wydarzyła się rzecz fantastyczna dla mnie. Kupiliśmy nowego konia, kolejnego. Piękną 4-letnią klacz o imieniu Indii. Srokata, piękna, duża klacz, z którą nie mogę się doczekać, kiedy zaczniemy pracować. No i co mogę powiedzieć więcej, moi drodzy? Dzieje się dużo, te wakacje są naprawdę sympatyczne.
szybko lecą, jeźdźcy wyjeżdżają zadowoleni i nasyceni jeździectwem. Ale jeszcze o jednej rzeczy nie wspomniałam, słuchajcie, ponieważ poza właśnie tymi obozami sportowymi, treningami grupowymi i tego typu rzeczami, to też odbywają się zwykłe jazdy rekreacyjne, na których też uczą się skakać albo szlifują swoje umiejętności skokowe czy ujeżdżeniowe. I tak naprawdę każdy wyjeżdża stąd zadowolony, bo dostaje to, czego oczekuje. Czyli jeźdźcy, którzy chcą szlifować swoje umiejętności skokowe, to jak najbardziej takie umiejętności będziemy szlifować. Tak samo jeśli chodzi o ujeżdżeniowe. No, ale nie zapominajmy o tym, że mamy piękne tereny leśne i też były organizowane wyjazdy w teren w Siodle i słuchajcie, na oklep. Tak, rytm. Raz, dwa, dobrze. Raz, dwa, trzy, dobrze. Raz, dwa, trzy, super. Moi drodzy, obiecuję Wam, że za 3 tygodnie kolejny będzie vlog podsumowujący 3 lub 4 tygodnie naszego obozu. Ja tymczasem się, słuchajcie, z Wami żegnam i dziękuję Wam, że przyjeżdżacie tak licznie do nas i chcecie z nami dzielić się swoimi przeżyciami, bo mnie jako kierownika i instruktora jeździectwa bardzo mnie to motywuje, bo uwielbiam przekazywać swoją wiedzę i lubię dzielić się tym, co wiem. Więc cieszę się, że przyjeżdżacie i mam nadzieję, że z osobami, które były przez te 3 tygodnie, spotkamy się też w przyszłości. Ja tymczasem się żegnam, moi drodzy. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.